W sumie większość rzeczy była kiedyś lepsza. Na przykład programy w TV. Nie jestem fanem stwierdzenia, że rzeczy były lepsze. Były inne na pewno. Te rzeczy teraz są takie, jakie są, przez to, że trafiają w obecną demografię, nie? Ja absolutnie się temu nie dziwię. Ja od dłuższego czasu telewizji w ogóle nie oglądam, więc no dla mnie nie ma co tworzyć programów telewizyjnych, bo po prostu tej telewizji nie używam. No i mamy levele jaskiniowe. Jeśli pamiętacie, jak się odnoszę do leveli jaskiniowych, no to nie jestem ich największym fanem, bo levele jaskiniowe to są levele głodówki. A to oznacza, że trzeba w nich najbardziej biec, najbardziej raszować. Co za tym idzie, no to nie są moje ulubione levele, bo ja jestem bardzo spokojnym gieraczem. Boże. Po co mi była ta deskorolka? Mogłem jej po prostu nie brać. Przecież miałem nie brać tej deski. No, dobra, wyłączę ją sobie, bo to nie ma sensu. O! No jedzenia! Jedzenia! Dobra, chyba przeżyję. Uff. A to był pierwszy poziom dopiero z tych wszystkich. Masakra. W końcu teraz czas olimpiady, więc niech Higgins ćwiczy biegi na odległość. Jest tutaj różnorodność bossów, ale przede wszystkim ona jest środowiskowa. Znaczy te bossy wszystkie mniej więcej robią to samo, no bo strzelają tymi kulkami, ale jednocześnie poruszanie się w nich jest trochę inne, no bo te platformy są inaczej rozmieszczone. Bossy są ewidentnie wizualnie inne. No i mają te swoje hazardy środowiskowe, czyli tutaj albo spadające sople, wcześniej był ten krab, który miał ruchome piaski, no i oczywiście krab ten podwodny, gdzie w ogóle cały boss był w pływającej formie, więc super. Generalnie no, ta gra jest po prostu, moim zdaniem, jako gra, jeśli nie robisz tego jako wyzwanie, żeby przejść za wszelką cenę, tylko po prostu chcesz się dobrze bawić, to ta gra jest dużo lepsza niż poprzednia. Dużo lepsza niż poprzednia. A myślałem nawet o czymś takim. No, to nie jest głupi pomysł. W ogóle ja bym chciał zrobić sobie jakąś taką retro... Chciałbym zrobić taki retro layout mojego streama. To już o tym wspominałem. No bo tak gdzieś tam siebie kojarzę w ogóle jako osobę. Nie, że jestem stary czy coś, tylko po prostu... Wydaje mi się, że mój sposób mówienia i opowiadania o różnych rzeczach jest taki mocno oparty o nostalgię, więc chciałbym właśnie mieć jakieś takie... Tak jak już wspominałem, ten layout oparty o brąz, sepie, o zegary, steampunk, takie sprawy, nie? Lubię takie rzeczy bardzo, uważam też, że to do mnie pasuje. Po prostu nic takiego fajnego nie znalazłem w tych rzeczach już gotowych, a żeby poprosić kogoś, żeby mi zrobił coś takiego, no to już kosztuje trochę więcej. Więc na razie tego nie robiłem. Czarno-biały filtr przymierzek. Nie, no może bez przesady. Chciałbym, żeby te gry jednak wyglądały tak, jak powinny wyglądać. Dobra, odłóż to. Ci goście mi się przydadzą jeszcze. Na... Teraz już niebiescy mi się nie będą tak przydawać. Może niebieskich bym brał. Tak, będę niebieskich brał. W ogóle jak biednie na początku z jedzeniem. W sumie większość rzeczy była kiedyś lepsza. Na przykład programy w TV. Nie jestem fanem stwierdzenia, że rzeczy były lepsze. Były inne na pewno, bo te rzeczy teraz są takie, jakie są, przez to, że trafiają w obecną demografię, nie? Tak samo jak wtedy trafiały w naszą demografię, w moją demografię, nie wiem. W zależności od tego, kto to teraz ogląda, ile wy macie tam lat.
Więc no, te programy są dopasowane pod ludzi, którzy to oglądają, nie? Ja absolutnie się temu nie dziwię. Ja od dłuższego czasu telewizji w ogóle nie oglądam. Więc no, dla mnie nie ma co tworzyć programów telewizyjnych, bo po prostu tej telewizji nie używam. Wszystko, że tak powiem, idzie sobie z duchem czasu. Zdopasowane. No i faktycznie przez to ja, jako osoba, która wychowała się gdzieś tam w czasach, nie wiem, takich programów jak Awantura o kasę, uwielbiałem swoją drogą. I jakichś takich mniej, nie wiem, bezpiecznych programów, powiedziałbym. No bo oglądałem takie rzeczy jak Nieustraszeni na przykład. Coś, co by się teraz już nie pojawiło. W ogóle z tego, co pamiętam, Nieustraszonych zdjęli z ramówki przez to, że właśnie było to zbyt kontrowersyjne już wtedy, jak oni tam robili takie niebezpieczne rzeczy, które były złym wzorcem dla każdego. Ja na takich programach gdzieś się wychowywałem. No i teraz trochę mi tego brakuje w telewizji. No, takich mniej bezpiecznych, że tak powiem, rozwiązań. O, W11 Wydział Śledczy. To pamiętam, że oglądałem tylko z... Jeździłem do wujka oglądać W11 i oglądałem z wujkiem W11, jak ciocia akurat wychodziła na jakieś zakupy. Bo W11 ciocia mi nie pozwalała oglądać, bo to było chyba, jeśli się nie mylę, plus 16 albo wręcz plus 18. A równocześnie na innym programie lecieli detektywi, którzy byli bezpieczniejsi. Więc jak ciocia była, oglądało się detektywów, jak jej nie było, to z wujkiem oglądałem W11. W11 było plus 12? Nie ma takiej opcji, serio? No bo tam było dość potężnie, tam regularnie się pojawiała krew, regularnie oni strzelali faktycznie. Dużo mocniejsze tematy były poruszane też, chociażby porwania, jakieś gwałty, sprawy. Tam w W11 to się działo. To nie był bezpieczny program. Dobra, udało się. O! Mówiłem, że tego nie ma. Jednak jest. Jeść! Jeść! Nie! Szlak by to trafił. Serio, myślałem, że nie ma tutaj tych bakłażanów. Nie pamiętam, które to było jajo, więc na wszelki wypadek nie wezmę żadnego. Heha, dobra, żyję. Tym razem żyję. No weź, nie mogę trafić. No. Tu muszę cały czas na biegu, bo ta foka się bardzo wolno rozpędza. A przez to niektóre skoki są niemożliwe do zrobienia. Trzeba bardzo uważać na to, kiedy się tą fokę podnosi. Ja szukałem Polaka grającego w stare gry. Bez oszukiwania, aż trafiłem na ciebie na ety. To była gra Mega Man 1, teraz co tydzień mam dobry seans. No widzisz. Ja uwielbiam się ze starymi grami, bo nie wiem, z czego to wynika, ale one ze mną bardzo zostały. To znaczy, nawet w dzisiejszych czasach, jak wychodzi jakaś gra stylizowana na starą, typu Cuphead czy Metroidvanie, moim środowiskiem są gry 2D, po prostu. I dlatego bardzo lubię wracać do tych starych gier, bo uważam, że to był jeden z lepszych czasów dla gier wideo. Nintendo Entertainment System i Super Nintendo, Sega Genesis to konsole, które chyba moim najlepiej oddają moje gusta, jeśli o gry chodzi. I wszelkie nawiązania do tych starych czasów są bardzo mile widziane, zawsze jak się pojawiają. I bardzo mnie cieszy rosnąca popularność Metroidvanii w ostatnich latach, gdzie te gry naprawdę robią fajną robotę i bardzo lubię je ogrywać. Więc mega się cieszę, że się znajdują zwolennicy, którym przyjemnie się ogląda to, jak gram w te gry. Bo tak samo ja z dużą przyjemnością te gry faktycznie ogrywam. Zastanawiałem się, czy będzie demografia na to gdzieś tam
w polskim internecie, bo ja wiem, że tego dużo w Polsce nie było, w sensie nie ludzi grających, tylko po prostu no są ludzie, którzy mają Pegasusa, mieli Pegasusa, ale Nintendo Entertainment System już nie, więc no tych gier nie jest jakaś szeroka biblioteka, w której ludzie grali. Więc bardzo się cieszę, jak przychodzą kolejni ludzie, którzy piszą o tych grach i faktycznie się na nich znają, a okazuje się, że jest ich całkiem sporo. W ogóle z wielką przyjemnością zrobiłbym jakiś taki numer, że w niektóre z tych gier zagrałbym z kimś, gdzie te gry są takie charakterystyczne dla dwóch graczy, jak właśnie Contra na przykład, czy gry takie typowo japońskie z serii Kunio, Neketsu, które bardzo lubiłem, Snake Rattle and Roll, bardzo lubiłem i chętnie bym posadził kogoś obok siebie i z nim zagrał, ale jeszcze nie wiem w jakiej formie, czy chciałbym, żeby to był właśnie bardziej amator, mój znajomy, czy ktoś, kto umie, to jeszcze się nie zdecydowałem. Ale chciałbym, bo te gry starej daty często kojarzyły się z graniem wspólnie, nie? Przynajmniej dla mnie. Siadanie wspólnie na jednej kanapie przed telewizorem i próba przejścia jakieś kontry, co kończyło się fiaskiem prawie zawsze. No nie, to ja miałem Pegasusa przez większość swojego życia, a potem w okolicach mojego nastoletniego życia jeszcze właśnie zaopatrzyłem się w Nintendo Entertainment System, więc taką konsolę posiadałem. Ona teraz gdzieś tam leży u rodziców, wspominałem wam o tym, gdzieś na strychu pewnie się tam wala. Pegasus pewnie też gdzieś tam u nich leży. No a gram na emulatorze przez wygodę po prostu, no bo dużo łatwiej zgrywać obraz i bawić się w emulatorowe gierki. Nawet posiadając jakiegoś pada, który byłby po prostu odwzorowaniem tego. No moim zdaniem to nie ma aż takiej różnicy, te emulatory dobrze oddają to jak się grało wtedy, jedyne co no to grać się nie zgliczuje na emulatorze. Ale dla mnie to jest plus, bo nie chciałbym, żeby glitche mi się działy w trakcie rozgrywki. Szczególnie na streamie, że musiałbym zaczynać grę od nowa, bo mi się coś wypięło albo coś. No strasznie, strasznie by to było męczące. Pokonywać ten poziom. Ja tu zginąłem? Bo szczerze mówiąc zrobiłem przerwę i nie pamiętam, czy jest kolejny poziom, czy... No tak, ale ja już o tym wspominałem. No, ale to jest po prostu dużo lepsza, dużo przyjemniejsza gra. Nawet jeśli jest prostsza, po prostu z dużą przyjemnością się pokonuje te poziomy, bo nie masz odczucia, że wszystkie są takie same. Znaczy nie wszystkie, no tylko raz na cztery poziomy, że powtarzasz cały czas to samo. Nawet jeśli layout poziomu, tak jak tutaj, jest po raz kolejny taki sam, no bo to jest po raz kolejny ten sam layout, to przeszkody są tu zróżnicowane, nie powtarzają się sekwencje aż tak. No bo nie wiem, czy pamiętacie, że w jedynce jak wracało się w ten sam poziom, czyli na przykład był po raz kolejny poziom z tymi chmurkami, no to był praktycznie ten sam poziom, tylko na przykład jedna chmurka była zmieniona na spadającą, gdzieś był dołożony płomień, żeby skok był trudniejszy. Więc miało się wrażenie powtarzania w kółko tego samego, a tutaj tego nie ma, przynajmniej ja tego nie czuję. I mam o wiele większe poczucie takiego dobrego questa, w którym uczestniczę, nawet jeśli to jest tylko ratowanie jakiejś kobity, znowu. To po prostu lepiej się to sprawdza, no, to jest przyjemne po prostu, nie? Żeby wziąć fokę? Ale po co mi ta foka w sumie? Albo nie będę jej używał potem. W ogóle lubię gry typu Animal Crossing, zamierzam kiedyś tylko po to Switcha kupić. Dla mnie takie gry są... ja nie lubię nie mieć takiego jakiegoś... potężnego celu, o tak, w ten sposób. Nie, ja jakoś tak te gierki typu zbuduj miasto, jak SimCity, Animal Crossing, czyli takie w sumie rozbudowywanie swojego miejsca. Brak mi tam celu. Ja potrzebuję jakiejś fabuły ściśle określonej, bo ja w grach nie lubię sam sobie narzucać celi. Lubię jak ten cel jest jasno określony. Tak jak tutaj w przypadku starych gier, to jest nawet nie musi być tutaj fabuły. Dla mnie celem jest po prostu dojście do końca levela, nie? Ten poziom był chyba dużo prostszy przez to, że wziąłem tę fokę. W Metina to nawet ja grałem. Ale go nie lubię. O Jezus! Dobra, przy okazji się przekonaliście o czymś nowym. W momencie jak się przegra na bosie, to ten boss mówi: "O!
przeciwnik, uciekam! I idzie w inne miejsce. Także trzeba przejść jego poziom jeszcze raz, a potem jeszcze raz do niego dotrzeć. Dojść do nowego poziomu z bossem i poradzić sobie z bossem jeszcze raz. I to zawsze jest, on zawsze ucieka do poziomu, którego się jeszcze, jeśli jest taki, którego się jeszcze nie przeszło, nie? Na danej wyspie. Pewnie remake Undertale'a chyba miałem w tym 1k godzin, co jest spore jak na darmowy fangame. Absolutnie! Daj spokój, zwariowałeś? O! No! Zniknął mi, tekstura mi się... rozmyła. Dobra, dam radę. Trzeba jednak trochę się pospieszyć, bo zaraz mi się zacznie dawać we znaki głód. O! Ale chamstwo w państwie! Dobra, jeszcze raz. Użyjmy dinozaura. Boję się, bo jestem wyższy teraz, że zawadzę o tą czaszkę. Buildem właśnie w mental. Dobra, bo ja nie mogę tak dużo żyć tracić, bo jak będę miał mniej dinozaurów niż żyć, to bez sensu. Szkoda dinozaurów, bo potem... Bo jak przegram, to przegrałem i nie mam dinozaurów. Wy mi dacie mi. Ale w ogóle jaką ty mi hamówę zrobiłeś, że ty mi się pojawiłeś na twarzy, ziomuś? Aha. Tak się planujesz pojawiać? To nie fajnie, nie podoba mi się to. To bardzo nie... No chciałem zejść na dół, dlaczego ja tak zrobiłem, no? Prosty boss. Jezu! Tak, bo ja już na samym początku powiedziałem, jak grałem, że ten... Że to mi przypomina Laplasa. Laprasa. Laprasa. Lefrex. No widzisz? Tak to dzisiaj właśnie wygląda ze mną. Nie polecam się dzisiaj. Ale bardzo chciałem wam poprowadzić tego streamka, no bo i tak robię to tylko dwa razy w tygodniu, więc... Odwołanie go byłoby głupie. Mogłem wziąć czerwonego, ale nie spodziewałem się, że w jaskini będzie... Lawa. Gdybym się spodziewał, to bym go wziął. O, bonus. Błagam, niech tam będzie jedzenie. O! Widzicie, pojawiają się takie rzeczy i można przeskipować daną wyspę. Polecieć od razu do następnej. Dzięki temu. Ale powiem wprost, nie chcę tego robić. Może zaraz zginę. To jest problem. Znaczy wezmę sobie tego i po prostu będę pływał w lawie. Tak, zginąłem, no bo zabrakło mi jedzenia. Zacząłem rushować, bo nie było żarcia w ogóle na całej tej mapie. Jak widzicie, to bardzo pomaga ten ziomek. Jedynym minusem oczywiście jest to, że on przestanie pomagać właśnie. Bo te latające kulki lawy go będą zabijać normalnie, tak jak powinny. No! Jest! Zdążyłem! Jaki masz problem, Wilgax? Dawaj. Podziel się z nami. Dobra, nie zginąć na tym bossie, głupio. Zaraz przeczytam, Wilgax, tylko bossa spróbuję załatwić wreszcie. Jak człowiek. Dobra, on się pewnie pojawi tu teraz. No! Porobiony! Matko, jak można długo łamić? God damn it!
Dobra, lecimy. Deskorolka. O! No, no i tyle by było z deskorolki. Tak najczęściej wygląda korzystanie z deskorolki w tej grze. Ej no, jestem... No, jestem mega rozkojarzony. Niedobrze, niedobrze, to będzie złe. To będzie złe, a muszę przejść tę grę dzisiaj. No muszę. Muszę, bo się uduszę. Wkurzające to jest, bo się strasznie dziwnie porusza. O nie, dlaczego ty? Znaczy akurat dobra wyspa dla ciebie, ale... Of course. Te ważki są strasznie wkurzające. Bo one lecą tak... W taki dość nieoczywisty sposób. Tak trochę za tobą, ale nie do końca. Potem zatrzymują się, odbijają. Dziwne to jest strasznie. Serio. Bez ramek, bo ramki sam dasz? Nie wiem o czym, w sensie... No co znaczy bez ramek, bo ramki sam dasz? O, wodny level. Dobra, przynajmniej mi się foka przyda. Fokaccia. Dobra, górą, górą. Teraz coraz częściej będzie nam się zdarzało, że będzie problem z żarciem, więc trzeba tutaj już brać pod uwagę, że można trochę raszować te gierki, te poziomy. Się robi naprawdę, naprawdę momentami ciężko. Jeśli o to jedzenie chodzi. To jest jedna trudność tej gry, bo często tutaj warto omijać przeciwników, w ogóle z nimi nie walczyć. Natomiast... Mam jakieś takie coś w sobie, że najczęściej tych przeciwników staram się zabić i to powoduje, że no momentami dużo tracę, chociażby właśnie czasu. Zamów mu zestaw numer 9 i problem powinien się załatwić. Co? Zestaw numer 9? Big number 9. To jest odnośnik do wypowiedzi Big Smoke'a w GTA San Andreas? Ostatnio graliście? Dobra, czy ja powinienem zacząć korzystać bardziej? No, niby powinienem, no ale... Niedługo to nawet nie będziesz grać, bo ktoś będzie grał za ciebie. Co? Czemu? Co? Czy mówisz o tym, że ktoś mi tworzy właśnie ramkę? Nie no, słuchaj. Generalnie tak to wygląda. Że ja właśnie chciałbym inwestować, jakbym miał co inwestować, pieniądze i generować sobie koszta stałe, no to chciałbym inwestować w takie rzeczy, które pozwalałyby mi oszczędzić czas na to, żebym właśnie mógł więcej robić takich przyjemnych czynności dla mnie, nie? Czyli na przykład chętnie bym sprawił, że ktoś by mi montował materiały ze streamów, głównie najchętniej to szczerze powiem z Geometry Dasha. Bo te materiały z Geometry Dasha są bardzo specyficzne. Och, nie zdążyłem. Te materiały z Geometry Dasha są bardzo specyficzne. Nie. I one wymagają trochę innej uwagi niż te starogrowe, bo te starogrowe to właśnie lepiej się oglądają, jak są takie trochę wolniejsze, więcej mojego komentarza, jakieś dorzucenie ciekawostki, coś. Natomiast te Geometry Dashowe wymagają takiego dynamicznego, nowoczesnego montażu, którego ja nie umiem robić, bo ja sam za takim montażem nie przypadam, nie? Ja raczej nie oglądam takich szybkich montaży, bo mnie to strasznie męczy. To już jest takie przebodźcowanie. Na YouTubie przynajmniej nie oglądam. Więc trochę nie potrafię go robić. Dlatego chętnie bym na przykład płacił komuś, żeby mi zrobił taki montaż, a sam na przykład więcej zagrał sobie w takiego Geometry Dasha chociażby. Czy w stare gry?
Tak samo właśnie z myślą o jakimś ambitniejszym projekcie, chciałbym po prostu mieć więcej czasu, to też zapłaciłbym komuś za to, żeby mi montował jakieś materiały, żeby samemu móc zmontować coś, co chcę zmontować, nie? Czy chociażby mieć więcej czasu na streamy, bo ktoś będzie mi montował materiały ze streamów. To o takie rzeczy chodzi. Chciałbym po prostu zbudować sobie to tak, żebym robił głównie te przyjemne dla mnie rzeczy. No bo nie będę się oszukiwał, niekiedy montowanie tych materiałów na YouTube'a już mnie czasem tak męczy. Chyba, że wymyślę sobie coś nowego i zaczynam robić jakieś nowe rzeczy w ramach tego montażu. No ale tak to bywa, że się męczę przy montowaniu, bo już na przykład czasowo jestem w niedoczasie. To jest całkiem wymagające, dużo czasu poświęcam temu. Mimo tego, że to nie wygląda na to, no bo ten mój montaż nie jest jakiś szczególnie skomplikowany, no to jednak robię dużo materiałów w tygodniu. Bo to jest obecnie najczęściej jakieś... No 7 na pewno, ale przeważnie jest to 8-9, no bo jeszcze mapy od widzów dochodzą, czasem coś dodatkowego ze starych gier. No i tak to się jakoś składa, nie? No. No to jak montowałeś, to faktycznie na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, jak to wygląda, no. Poświęca się temu czas. Nice, udało się. Poświęca się temu sporo czasu. Fajne są te chmurkowe levele, tylko straszne. Straszne, bo cały czas jesteś w zagrożeniu spadnięciem i śmiercią. Nie wiem, czy niebieskiego ostatniego brać. Może bardziej czerwonego wezmę. No tak, absolutnie więcej czasu niż na nagranie. Chociaż to różnie bywa, bo jak na przykład nagrywałem sobie... Nagrywałem na początku, to nie poświęcałem temu znowu za dużo czasu. Jakiejś szczególnej uwagi. Robiłem sobie tylko timestampy. Zapisywałem sobie w trakcie. No to wtedy wycinałem tylko fragmenty, no to zajmowało mi krótko. No ale jak chcę faktycznie coś tam dodać od siebie, to ten czas się bardzo wydłuża. Spadacie? Tak, spadacie, w korze spadacie. Jak widzicie, już coraz częściej, bo w poprzednim levelu mi się to zdarzyło, ginę od po prostu braku jedzenia. Te poziomy stają się trudne właśnie przez wzgląd na brak jedzenia i to jest to, co będzie sprawiało, że będę umierał w ostatnich mapach. I prawdopodobnie, że będę je musiał czasem powtarzać. Może nawet z trasę continue. No, bo mam ustawione chyba tylko kilka minut tam na tym czacie. Tak szczerze, to mogę to zrobić teraz na szybko, bo to tam wystarczy zmienić jedną tą. Zmienić jeden parametr. Mogę tak zrobić, że nie będzie znikał. Już powinien nie znikać. W sensie nie pojawią się stare wiadomości, ale zapisałem, żeby się nie usuwały. Fajne jest to w tej grze, jeśli w jedynce to było problematyczne, no bo była wkurzająca po prostu. W dwójce już jest... Nie! Jezu! Ale szybko wyskoczył drugi raz. W dwójce tutaj już jest taki motyw, że ta presja czasu związana z licznikiem głodu lepiej się znacznie zgrywa z licznikiem czasu planszy. A co za tym idzie, masz taką presję jednocześnie, żeby wyrobić się w czasie, a momentami chcesz się zatrzymać, żeby nie wpaść głupio w pułapkę. I to taka wewnętrzna walka cały czas jest w tobie. Niesamowite to jest. Naprawdę przyjemne też przy okazji. Bo to jest taka dobra presja, taka jaką się chce od gry, żeby na ciebie nakładała. Ja to na przykład bardzo lubię. Dobra, no wezmę jeszcze jednego. Siema Drakon! No i oczywiście atakowanie dinozaurami jest znacznie bardziej satysfakcjonujące. No wspaniałe to jest.
spalanie tych przeciwników. Spoko, Drakon, tak fajnie, że wpadłeś. Chciałbyś. Wiedziałem, że podskoczysz. Chcę. Daj. Nice. Dzięki! Hop. Nice. I kolejne żyćko wpadło. Pamiętam, że ten boss ptak generalnie napsuł mi trochę krwi za dzieciaka. Mam nadzieję, że tym razem się to nie powtórzy. I że dam radę go zabić na czas. Dobra, jak mogę, to będę korzystał z niebieskiego. Dobrze, że wtedy nie doskoczył do końca levelu. Co? A, okej, dobra. Dobra, już wiem, o co chodzi. We, może jeszcze usuń czat i daj po prostu więcej miejsca na czat. Co? A, napis, żeby usunąć. W sumie mógłbym. Zrobię to, ale to już zrobię po tej starej gierce, żeby był spójny layout przez całą serię na YouTubie. W sumie nie ma potrzeby, żeby ta moja nazwa użytkownika tu była. Minigierki z FNAF-a 3. Nie trafiłem, o mój Boże, co ja zrobiłem najlepszego. Że teraz powinienem umrzeć z braku jedzenia, to by było w ogóle top. O nie. Straciłem dinozaura. Najgorzej. A to akurat mogę sprawdzić, w sensie czy kamerka by lepiej wyglądała, ale to też przesunę może już na streama, w sensie na część z Geometry Dasha. Mogę to potem zrobić. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja sobie ten layout tak umyśliłem, ale w sumie to była taka myśl chwilowa, więc... Dobra. Mam 6 żyć, to może nie będę ryzykował utratą dinozaura. Bo na tych levelach wspinaczkowych to równie dobrze mogę ich nie mieć. O, tam jest coś. Czy ja obstawiam w ogóle, że to będzie latający dinozaur? A pterodaktyl to mnie tak średnio ustawia, ale... No szkoda by było tego nie wziąć. Jak tam wejść sensownie? Aha, stamtąd. Dobra, to ma więcej sensu. Chcę zobaczyć, co to. Czerwony! Worth it! Lubię czerwonego. Czerwony jest git. Dalej najbardziej lubię niebieskiego. Ale... Czerwony będzie mi potrzebny na wulkaniczną wyspę. Mam ich chyba kilku. Czterech, jeśli się nie mylę. Dobra, łatwo. Spinaczka easy peasy. Sto punktów. Na razie jak spłatka. Zobaczymy, jak dalej. Tutaj chyba powinienem wziąć tego latającego cudaka. Nie wiem, czy to nie będzie strzał w kolano sobie, ale pamiętałem, że to jest level wspinaczkowy. No! Mniejsze. To jest level wspinaczkowy w chmurach, więc generalnie jest bardzo denerwujący bez ptaka. Po to go zostawiłem sobie, tego ptaka, żeby móc z niego skorzystać w tej sytuacji. A ten level jest bardzo irytujący. O, zgodnie z moją najlepszą wiedzą! Dobra. Przynajmniej kawałek jego w takim razie przejdę bez tego ptaszka. Dramat to jest. Widzicie, ile mam życia? W sensie... Zaraz z głodu umrę. Straciłeś ptaka. Ja wiem, dlaczego to napisałeś w taki sposób. Zboczeńcu. Nie! No i spadłem.
Jedzenia nie mam! Głodu! Głodu! Z głodu, znaczy umrę z głodu! Dobra, 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 dobra! Yes! Ej, mam pomysł, tylko nie wiem, czy mi się uda. Okej, okay. Jaki masz pomysł? Overlay Earthbound. Earthbound. O! Oh. Właśnie, pamiętam, że on mi napsuł krwi, bo generalnie tutaj layout cały się rusza. Trzeba zachować wystarczająco... Trzeba być wystarczająco nisko, żeby do niego strzelać, ale wystarczająco wysoko, żeby też nie spaść. No jak widać, jego hitbox jest trochę popsuty, ale tego akurat nie pamiętałem. Najwyraźniej ten ptak dostaje tylko w łeb. Inaczej się... Nie dodaje mu obrażeń. A, to jest dlatego denerwujące, że te pociski poruszają się tak jakby na płaszczyźnie. One się nie przesuwają razem z ekranem. Więc trzeba na nie zważać osobno, tak jakby nie biorąc pod uwagę... Nie biorąc, tak, pod uwagę fizyki gry. Jest trochę irytujące. Ale nie powinno mi sprawić większych problemów, mam nadzieję. U Jezus, ale prawie zawadziłem główką. Właśnie, to jest ten powód. Jak będziesz za wysoko, za nisko i okaże się, że już musisz skoczyć, bo inaczej spadniesz, a gość w ciebie wystrzeli, to może być tak, że umrzesz. To nie jest fajne. Ja pamiętam, że tego ptaka kiedyś bardzo męczyłem. On się wielokrotnie przesuwał i walka z nim była po prostu strasznie dla mnie męcząca. Trochę jak widać mi skill podskoczył, przynajmniej tyle.